W sali historycznej Zabrzeńskiego Ratusza podpisana została umowa na przebudowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego pod ulicą Jordana. Dzisiejsza umowa to kolejne działania drogowe, to kolejne podnoszenie bezpieczeństwa drogowego w naszym mieście. Ja ogromnie się cieszę, bo dzięki temu, że parę lat temu udało nam się zawalczyć o linię kredytową z środków EBI, a więc Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli środki na inwestycje, dziś możemy realizować kolejne zadania. Tym razem mówimy o krótkim odcinku w obszarze ulicy Jordana, ale jakże ważnym. Te duże, te mniejsze zadania drogowe poprawiają bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W związku z powyższym z tą samą starannością przystępujemy do jednych i drugich zadań. Na czym będzie polegała inwestycja? Inwestycja będzie polegała na rozbiórce części wylotu istniejącego przepustu. Następnie będziemy odbudowywać fundament, zabezpieczać istniejącą skarpę i przedłużać przepust na około 2,5 metra. Zakończenie remontu jest planowane na czerwiec. Od daty podpisania umowy jest to około 5 miesięcy, ale mam nadzieję, że skończymy wcześniej. Dla mieszkańców inwestycja oznacza koniec dotychczasowych utrudnień związanych z ruchem pieszych. Jest to inwestycja niezwykle istotna przede wszystkim dla mieszkańców, którzy codziennie poruszają się chodnikiem, który od około 2 lat zmuszeni byliśmy zamknąć dla ruchu pieszych z uwagi na zły stan techniczny przepustu. Także po przebudowie tego końcowego odcinka pod chodnikiem będzie umożliwiony powrót do normalnego korzystania z chodnika. Chodnik będzie poszerzony, będą zabudowane balustrady dla bezpieczeństwa. Także myślę, że dla mieszkańców, to jest, którzy codziennie korzystają z tego odcinka drogi, jest to bardzo wielka rzecz.